Dzień dobry. Czy bywasz czasami tak, że czytasz jakąś książkę i czujesz, że to jest takie bliskie, takie znane, takie Twoje, że tak naprawdę myślisz dokładnie w taki sam sposób? I ta osoba, która to mówi albo pisze, to po prostu wyjmuje te słowa z Twojej duszy. Wyjmuje tę prawdę z Twojej duszy. No właśnie. Prawdę, bo moment, w którym my tak czujemy, moment, w którym czujemy, że coś, co robi ktoś inny, co mówi ktoś inny, co pisze ktoś inny, jest nam takie bliskie i takie znajome, to jest moment, w którym możemy powiedzieć, że nasza dusza, prawda naszej duszy, spotyka się z prawdą duszy tej osoby, która pisze. I w związku z tym bardzo mocno to czujemy, wszystko w nas rezonuje, wręcz Fizycznie gdzieś w okolicy serca. No a ktoś może powiedzieć: a, a co z prawdą? Taką prawdą przez duże P, ani moją, ani tej drugiej osoby, tylko tą prawdziwą. No cóż, Prawdy duszy zawsze są częścią tej dużej prawdy. No, nie każdy jest gotowy, nie każdy jest otwarty na to, żeby całą prawdę poznać. Ona jest olbrzymia i nawet Jezus mawiał, że całej prawdy to nie może powiedzieć, bo byśmy tego nie znieśli. A nasze umysły by jeszcze tego nie zniosły. Ale właśnie te uczucia tej prawdy w takich momentach zazwyczaj dotyczą. Prawdziwej wiedzy, prawdziwej świadomości, tego, co naprawdę przez to duże P prawda ma do powiedzenia, do objawienia. Jeśli masz takie momenty, to napisz w komentarzu, dlatego że miło jest wiedzieć, że pewne rzeczy, które my mamy. No, mają również inni ludzie, że to jest normalne. Tworzymy tutaj społeczność, w związku z tym dobrze jest wiedzieć, że pewne rzeczy przeżywamy podobnie. Ja czytając książkę, o której zaraz ci opowiem, miałam takie wrażenie niemal przez wszystkie strony tej książki, a jest tych stron sporo. do mnie ta książka niedawno. W przeciwieństwie do książek, o których mówiłam wcześniej, na przykład Discover the Power Within You, moja pierwsza książka, która zmieniła moje życie, która przyszła 40 lat temu do mnie, no to ta książka jest w ogóle nowiutka. Przyszła do mnie w roku 2020. Mogłam ją przeczytać wcześniej, bo została napisana, wydana w 2014 roku, ale... Nie byłam widocznie jeszcze wystarczająco dojrzała. Nie było we mnie wystarczająco jeszcze tego, co odezwałoby się, co zaczęłoby we mnie działać i co poszłoby dalej. W wyniku przeczytania tej książki. Po prostu musiałam na nią poczekać. My dostajemy książki zazwyczaj wtedy, kiedy one są właśnie dla nas, i czasami dostajemy je po kilka razy, jak mówiłam, przy którejś z audycji, dlatego że za każdym razem jakby odbieramy coś innego. Ja z pewnością przeczytam jeszcze raz tę książkę i bardzo jestem ciekawa, co ona wtedy we mnie uruchomi, ale już to czytanie jej bardzo mi dało. Jaka to jest książka? Otóż jest to książka Wajna Dajera, której angielski tytuł jest I Can See Clearly Now, a polski tytuł, na szczęście ta książka jest w języku polskim i mam nadzieję, że zachęcę was do tego, żeby ją przeczytać, nosi tytuł Tak Miało Być. Zanim y, powiem coś więcej o książce, Chcę powiedzieć trochę o Łajnie Dajerze i jakby o moich relacjach z Łajnym Dajerem. Widzicie tutaj te okładki, porządnie pokazane, bo jak ja pokazuję książkę, ponieważ mam lustrzane odbicie, to nie widać dokładnie ani tytułu, ani tej książki czasami. W związku z tym zrobiłam tutaj taką ilustrację, ale dołożyłam tu jeszcze coś więcej. Jak widać, och, na górze jest motyl, piękny rysunek, który dostałam od Agnieszki, która. Bardzo, bardzo ładnie maluje i no, artystka i na dole jest Wayne Dyer, który jest moim mistrzem duchowym, no wirtualnym, dlatego że Wayne Dyer nie żyje, umarł w 2015 roku nawiasem mówiąc rok po wydaniu tej książki. I chyba jest to jego ostatnia książka, być może pracował nad jakimiś rzeczami, które potem opracowano i coś wyszło, ale chyba jest to jego ostatnia książka, którą sam napisał w całości. No nie wieszałabym zdjęcia kogoś na ścianie, kto nie miałby dla mnie wielkiego znaczenia. Dyer ma ja zakochałam się tak naprawdę w nim od pewnego momentu, to znaczy w jego treściach, w tym, co on przedstawia, ale, ale kocham go jak człowieka i przyczynił się do tego film The Shift. Link do tego filmu macie zresztą tutaj w opisie, dlatego bardzo proszę zajrzyjcie, bo jest to piękny film, jest polskie tłumaczenie, w związku z tym każdy może ten film zobaczyć. Na początku, kiedy widziałam go na jego pierwszym, widziałam pierwszy wykład, no jakieś trzydzieści parę lat temu, nie zachwycił mnie zupełnie. To był jego okres, kiedy napisał swoją pierwszą książkę. I promował ją właśnie. Ta pierwsza książka nosiła tytuł Your Erroneous Zones, a w języku polskim tę książkę wydano zupełnie nie wiem dlaczego. Nie dlaczego ją wydano, bo to, że ją wydano to dobrze, ale dlaczego ją wydano pod takim tytułem. Pokochaj siebie. Taki jest tytuł tej książki. I... Chociaż na pewno ktoś z was uzna, że to jest świetna książka i że w ogóle ona coś wam dała, bardzo możliwe. Natomiast ja byłam wtedy już w takim momencie, że dla mnie ta książka była za mało. To jest książka, gdzie pracujemy nad tym, żeby dać siłę naszemu ego, żeby potem w odpowiednim momencie można było po prostu zająć się duszą, żeby du żeby Ego nam w tym nie przeszkadzało. Natomiast ja byłam już wtedy dalej. I szczerze powiem, że uważam, że książka Wyna Dajera jest, znaczy moja książka jest nieco lepsza. Moja pierwsza książka uważam, że jest lepsza niż ta książka Wyna Dajera. Czyli jak mówię, nie zachwycił mnie wtedy wine Dyer. Nie stał się od razu moim idolem. Natomiast potem pojawiły się kolejne jego książki. Ja nie będę tutaj mówić o wszystkich, znaczy dawać tytułów nawet wszystkich książek, dlatego że on napisał tych książek ponad 40. To jest nieprawdopodobne, jak, jak wiele. Ja napisałam tych książek, 28 i już uważam, że to jest dużo. Natomiast on ich napisał ponad 40, i pewno takie książki, na przykład jak Potęga Intencji czy Spełnione Marzenia. To są na pewno książki, o których y, słyszałaś, czy słyszałeś, bo są to książki, no właśnie, z polskimi tytułami, wydane w Polsce, ale oprócz tego napisał on również więcej tych książek. I właśnie te książki z tym przesłaniem duchowym, w momencie kiedy on już właśnie wyraźnie przeszedł, co jest charakterystyczne dla ludzi, którzy właściwie jakby podążają drogą rozwoju osobistego, przeszedł już po prostu z tego obszaru ego, przeszedł w obszar bardziej duchowy i zaczął pisać tego rodzaju książki. No, spotkało się to z moją gotowością do czytania takich książek. On wtedy był moim mistrzem, on wtedy był moim nauczycielem. Chłonęłam te książki i ta moja dusza ciągle mi tam drgała, drgała i mówiła prawda, 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 przeżywałam takie fantastyczne momenty w czasie tego, w tego co on pisał. Wspominałam tutaj o filmie The Shift i jeszcze raz do tego filmu wrócę, dlatego że w tym filmie też wydarzyło się coś, co właśnie potem, jakby dalej ta, 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 ta książka, tak miało być, we mnie rozwinęła. Mianowicie jest tam scena, to jest pierwsza scena w tym filmie, kiedy Wine Dyer, bo to jest scenariusz Wine Dyera i on tam również gra, kiedy Wine Dyer. Wstaje. Trzecia, trzynaście. No, ja wstaję dużo później, ale wstaje i wstaje jak człowiek, który ma swoje lata. Wzdycha, wznosi oczy do góry i mówi trzy razy: Dziękuję. Nawiasem mówiąc, od tego momentu ja również zaczęłam w taki sposób robić, zaczęłam w taki sam sposób podchodzić do swojego poranka. Może niekoniecznie wzdychać, chociaż czasami też wzdycham, bo jestem w tym wieku, w jakim on był, kiedy. Kiedy troszkę był chyba starszy, kiedy kręcił ten film. Ale właśnie też mówię trzy razy dziękuję. I potem siada, i nie bez powodu, właśnie siada i pisze w swojej książce słowa, które wypowiedział Jung, tak naprawdę. Ja nie będę ich cytować tutaj, ale powiem o co chodzi. Pisze, że człowiek nie może tak żyć w popołudniu życia, jak żył o poranku. Oj tak, oj tak. Nie warto nawet, żeby tak żył, choć niektórzy się starają. I wtedy, właśnie już z tego filmu, z tej pięknej melodii, która towarzyszy temu, co się dzieje, temu pięknemu, z tym pięknym nastrojem, no po prostu zapadł mi w serce e, Dyer już bardzo mocno. To chyba wtedy zdecydowałam się na to, żeby powiesić właśnie jego zdjęcie. A teraz wracając do książki. Zachęcam Was w ogóle do jego książek. Jeżeli możecie przeczytać, to przeczytajcie. Natomiast, co jest w tej książce, takiego co mnie zachwyciło, co ona mi dała, o tym, co ona mnie dała, powiem na końcu i o tym, co Tobie może dać, powiem też na końcu. Natomiast trochę powiem o tym, o czym ta książka jest. Otóż od wielu lat, pani doktora, no jest on doktorem psychologii, doktora Dajera. Zastanawiali się, dlaczego on nie napisze biografii. To chyba jest autobiografia. To chyba jest dość typowe, bo mnie również bardzo często pytają. A dlaczego nie napisze pani autobiografii? To naprawdę na pewno byłoby bardzo ciekawe życie. Tak, myślę, że miałam ciekawe życie. A dlaczego? No pewno jeszcze do tego wrócę. I po 40 latach nauczania, po 40 latach samorozwoju, po napisaniu, no właśnie, ponad 40 książek. Wine Dyer zdecydował się napisać autobiografię. To jest autobiografia, jednak to nie jest taka zwykła autobiografia. No, zrobił to w sposób wyjątkowy, w taki, jaki może robić tego rodzaju rzeczy ktoś, kto jest nauczycielem duchowym. Tak, żeby to również dawało nie tylko ten element no, życia czy jegoś, co sam w sobie może być ciekawy, ale żeby jednocześnie właśnie dawało coś duszy, żeby ta dusza przez to wzrastała. Więc znajdzie się w tej książce bardzo dużo takich, takiego przesłania, właśnie, które powoduje, że zamiast tej tradycyjnej autobiografii dostajemy po prostu do no, książkę wspierającą rozwój osobisty. Wine Dyer zebrał swoje osobiste wspomnienia, nie wszystkie, do no bo przecież tego by się nie dało zrobić, ale dzieli się takimi wydarzeniami, które były jakby istotne w jego życiu, które byłyby jakby prze przełomowe, które jakby właśnie musiały się wydarzyć po to, żeby on mógł być tu gdzie jest i robić to co robi. No, jego życie nie było łatwe. Pisze o tym, począwszy urodził się w Detroit, spędził sporo czasu w Detroit, pisze trochę o tym dzieciństwie, smutnym dzieciństwie. Jego ojciec zostawił mamę z trzema chłopcami, z trzema synami. Dyer nigdy nie widział swojego ojca. Mamy nie było stać na utrzymywanie dzieci, w związku z czym bywał on również w różnego rodzaju rodzinach zastępczych. I naprawdę jego życie jako dziecka nie było łatwe. On bardzo szczerze, bardzo intymnie wręcz można powiedzieć, tutaj dzieli się swoim życiem. Opisuje różnego, różne wydarzenia tak, w taki sposób, że naprawdę trzeba pewnej odwagi, żeby móc o tym powiedzieć. Nie przedstawia siebie w jakimś dobrym świetle. Pisze również o takich rzeczach, o których ludzie nie mają odwagi pisać. I zresztą pisze tam na przykład o tym, że. Za dużo pił, no a ja wiele razy słyszałam o tym, że Wine Dyer był alkoholikiem. No więc sami widzicie, jak można podejść do czegoś, dlatego że ktoś pewnego rodzaju rzeczy pisze, czy mówi, nie, on nie był alkoholikiem. Pił rzeczywiście jego zdaniem za dużo, ale wielu ludzi pije tyle i nie uważają, że to jest za dużo. W jakimś momencie przestał pić alkohol w ogóle. Co chyba też się łączy w jakiś sposób z rozwojem osobistym. W pewnym momencie alkohol nie tylko nie jest potrzebny, ale w ogóle nawet przeszkadza we właściwym przeżywaniu jakby życia. No i oczywiście te wydarzenia, które były, z jednej strony je opisuję, ale potem każdy rozdział, jakby każda taka, taka sytuacja z tego życia, ma taki rozdział. Za, y, rozdział, który nosi taki tytuł, e, jaki nosi książka, czyli I can see clearly now. E, I on pisze, dlaczego to się miało zdarzyć, z czego to wynikało jak to się w ogóle dzieje właśnie w życiu że spotykają nas tego rodzaju rzeczy że tak się to życie nam układa i pisze to w taki sposób że my również możemy spojrzeć na swoje życie przez takie okulary. Dlaczego nam się wydarzyło to albo to? Może to wcale nie było takie niedobre, może to pozwoliło nam właśnie na rozwinięcie w sobie takich albo innych cech, które powodują, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. W związku z tym, no, te, te, te rozdziałiki na końcu każdego rozdziału no, to już jest w ogóle absolutnie taki, taki to są takie teksty właśnie no, wspierające rozwój osobisty. Weinmeier mówi, że w życiu nie ma przypadków. Ja myślę, że wszyscy, którzy to mnie w tym momencie słuchają, podobnie uważają. Chociaż no, my możemy sobie oczywiście nie zdawać z tego sprawy. Możemy czasami myśleć, że ktoś albo coś przesuwa jakieś pionki w naszym życiu. To jednak życie ma swój cel, i ten cel właśnie bardzo mocno związany jest z prawdą duszy, z celem tej naszej duszy. I każdy krok na naszej drodze niesie jakąś naukę. To znaczy można powiedzieć, że niesie, ale nie każdy pochyla się nad tym, żeby tę naukę dostrzec. Dyer pokazuje tutaj jak można korzystać z tej nauki, jak można właśnie ją dla siebie, dla swojego dalszego życia, nawet wykorzystać i lepiej zrozumieć to, co się wydarzyło. Pozwolę go sobie teraz zacytować, bo to są ważne słowa. Nie byłem świadomy wszystkich przyszłych konsekwencji, jakie miał mi teraz przynieść te wczesne doświadczenia. Teraz z perspektywy wyraźniejszego widzenia wiem, że każda napotkana osoba. Każde wyzwanie i każda sytuacja są wspaniałymi nitkami w gobelinie, który reprezentuje i definiuje moje życie. I jestem za to wszystko głęboko wdzięczny. Jest wdzięczny za Ojca, nie najlepszego, gdybyśmy go chcieli oceniać, a, a po co? Jest wdzięczny za swoje niełatwe życie, jest wdzięczny za różnego rodzaju doświadczenia, bo tak, te wszystkie doświadczenia, które mamy w życiu, prowadzą nas tu, gdzie jesteśmy. A jeżeli moment, w którym jesteśmy, uważamy za ważny, chociażby za dobry punkt do odbicia, za dobry punkt do pójścia dalej, to już jest bardzo dobrze, to już jest to ważne. I can, clear see, I can see clearly now. Jest tytułem bardzo znanej takiej piosenki. Ja nie wiem, czy Wine Dyer, nie zna, być może napisał coś o tym, tylko nie pamiętam, ale bardzo możliwe, że to mu posłużyło za taką, za taką inspirację. Dołączam link również do tej, do tej piosenki tutaj pod. Podpisem, żebyście jej posłuchali, bo ona właśnie ma takie słowa, które pozwalają, no są, są bardzo yy, takie spójne z treścią, z treścią tej książki. No i cóż, co dostaniesz z tej książki jako czytelnik? No, po pierwsze, poczujesz się tak, jakbyś był tuż obok Wajna, przeglądał jego, nie wiem, osobisty album ze zdjęciami. Nawiasem mówiąc, są niektóre jego zdjęcia z tego, z tego okresu. No, usłyszysz o tak intymnych momentach, jak na przykład moment, w którym on na cmentarzu no, przeżywa bardzo, bardzo takie duchowe doświadczenie, pozwalające mu całkowicie wybaczyć ojcu, bo miał z tym wyzwanie. Ciekawa sprawa, o tym powiem jeszcze więcej, ale ciekawa sprawa, bo myśmy mieli w ogóle bardzo podobne życie. Ja też musiałam wybaczyć swojemu ojcu, i też miałam bardzo ciekawe zdarzenie na cmentarzu. Gdybym miała kiedyś napisać taką książkę, to pewnie bym o tym napisała, ale mówić o tym chyba nie będę, dlatego że jest to zbyt intymne, żeby tak ogólnie się tym dzielić. Wątpię, czy Dajer również. Powiedziałby o tym swoim doświadczeniu. Jednak to jest inaczej, kiedy się pisze, a kiedy trzeba pewne rzeczy powiedzieć, ale na pewno niektóre osoby, w niektórych grupach, mogą ode mnie tę moją opowieść usłyszeć. W czasie tej podróży. Z ładnym Dajerem. Na pewno wiele razy będziecie zainspirowani. Będziesz zainspirowana do tego, żeby dostrzec właśnie własne życie, żeby dostrzec pewne doświadczenia, których może nie doceniałaś albo myślałaś o nich nie najlepiej, żeby dostrzec, ileż to one ci właśnie dały w tym, co tutaj teraz możesz dalej zro zrobić. Można ten przykład Dajera przenieść na swoje własne życie. No nie każdy pisze książki, nie każdy jest nauczycielem duchowym. Zatem to nie będą rzeczy dosłowne, ale każdy będzie wiedział, dusza mu będzie popowiadała, jakie elementy z tego można wykorzystać dla siebie i jak można po prostu pójść gdzieś za tym dalej. No a jeżeli chodzi o mnie, to co dała mnie ta książka? Przede wszystkim... White Dyer pisze tak intymnie i tak blisko jest nas, że ja się od razu poczułam lepiej, ponieważ ja też mam taki zwyczaj, że y, piszę o różnych rzeczach, o których nie każdy ma odwagę pisać. I to tak mocno we mnie jakoś zarezonowało, że zachciało mi się zupełnie inaczej jakby Pisać jeszcze bardziej intymnie, jeszcze bardziej z takim duchowym podejściem, z taką większą odwagą dzielenia się tego, kim teraz jestem, jak czuję i jak chciałabym pisać. Myśmy mieli bardzo podobne doświadczenia, jak powiedziałam. On wychowywał się bez ojca. Ja również wychowałam się bez ojca, z tym, że ja widywałam od czasu do czasu rzadko, ale widywałam swojego ojca i moja mama dobrze sobie radziła, zresztą, ojciec też. Partycypował jakoś w kosztach tego naszego utrzymania. Zatem nie miałam takiego dzieciństwa jak on pod tym względem, ale miałam swoje inne wyzwania w tym dzieciństwie, więc też nie było ono takie łatwe. No cóż, ja też miałam w jakimś momencie za dużo tego alkoholu w swoim życiu. Oboje skończyliśmy psychologię. On uczył na uczelni zaraz po psychologii. Ja jeszcze nawet w trakcie pisania pracy magisterskiej. Już pracowałam w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej, gdzie też prowadziłam zajęcia, prowadziłam wykłady. I on, co prawda, swoją pierwszą książkę napisał chyba wcześniej niż ja, tak mi się wydaje, ale znowu nie tak, nie tak dużo. No. Jego książka zupełnie miała inne warunki: Stany Zjednoczone, inna promocja i tak dalej. Opisuje zresztą, jak to się zadziało, że ta książka tak się zaczęła dobrze sprzedawać. Myślę sobie, że. Gdybym ja w taki sposób do tego podchodziła, prawdopodobnie to też inaczej wyglądało, no i gdyby były w ogóle w Polsce takie możliwości. Nawiasem no mówiąc, piszę tam troszeczkę o, te, o tym, taki, no tam trochę brakuje spójności w tym, co odrobił, ale wtedy był taki. Dzisiaj prawdopodobnie nigdy by tego nie zrobił. No, historia pierwszego małżeństwa yy, Wajna Dajera też zakończyła się rozstaniem, czyli również w tej materii mieliśmy, jakby podobne doświadczenia. I ja po napisaniu tej książki poczułam się taka uprawniona. Uprawniona do pisania właśnie o bardziej duchowo, bardziej nie, nie, o, o tym, żeby zupełnie przestać mieć jakiekolwiek wyzwania z tym, że właśnie te moje książki są takie intymne, że dotykają bardzo często. Takich no, miejsc, o których nie każdy mówi, nie każdy chce mówić. I myślę, że gdyby nie ta książka, to na przykład moja książka Powrót do Siebie Prawdziwej, Błoda, ale bez przesady, którą napisałam właśnie ostatnią, nigdy by się nie ukazała. Dlatego, że to jest książka, którą zaczęłam pisać już w takim właśnie duchu. Zaczęłam już pisać z tym takim nowym nastawieniem z takim nastawieniem a co? Mogę pisać wszystko, mogę pisać to, co myślę, mogę pisać to, co czuję. I to, co czuję, jest dobre, bo nie tylko ja tak czuję, bo na przykład Wayne Dyer miał podobne odczucia, bo zresztą również wiele innych osób od tego czasu też utwierdziło mi w tym, że to tak jest. Napisałam też znowu pod wpływem gdzieś jakiegoś wielkiego impulsu i w kompletnym stanie flow taką książkę, którą zatytułowałam Droga do domu osiem poziomów w rozwoju osobistym i nawiązując do tej książki, to myślę, że wtedy kiedy poznałam Łajna Dajera, to on był na piątym poziomie rozwoju osobistego i ja też, ale ponieważ ja byłam kobietą, to myślę, że jakoś bliższe mi były tu już wtedy takie bardziej duchowe klimaty niż jemu. No a kiedy już Zmienił stan skupienia, kiedy jego po prostu na, na ciało zostało tutaj, a świadomość poszła gdzie indziej, to z całą pewnością w tamtym momencie był on znacznie wyżej na tym poziomie rozwoju świadomości niż ja jestem teraz. Myślę, że był na siódmym poziomie, a, a ja jestem na szóstym, myślę. Nie wiecie pewne o czym mówię. Tej książki nie ma jeszcze. Ja ją ciągle przygotowuję i chcę ją wydać przy, przez Amazon. Za to jest książka w wersji co prawda PDF-u, ale jest dostępna na platformie Patronite dla osób, które mnie sponsorują e, i korzystają z progu 20 zł miesięcznie. Ta książka jest za darmo. Ale każda osoba, która za minimalną kwotę zechce sponsorować moją pracę, to co robię, może sobie po prostu tę książkę kupić. Zachęcam do tego. Linki są też w opisie. Książka będzie, znaczy ta wersja PDF-u, będzie dostępna już w. Poniedziałek, a książka jest moim opracowaniem, streszczeniem i opracowaniem książki Discover the Power Within You. Książki, której nie ma w języku polskim i no, nie wiadomo, czy będzie, więc myślę, że takie streszczenie bardzo staranne z wypunktowaniem tego, co, co tam jest ważne, i z jednocześnie z moimi komentarzami, zarówno sprzed siedmiu lat, kiedy to robiłam. Takie, taką, taki projekt na Facebooku, jak i z komentarzami teraz, no, może naprawdę wiele wnieść, myślę, do rozwoju osobistego każdej osoby, która jest otwarta. To nie jest książeczka, to nie jest opracowanie takie mainstreamowe. To jest coś dla ludzi z otwartymi sercami, z otwartymi głowami. Którzy potrafią i chcą zagłębiać się no, troszkę dalej, jakby w czucie, w myślenie i w, w, nawet w poglądy takie związane z wiarą, z, z religią, z pojmowaniem Boga czy Jezusa. Zatem sami musicie sobie po prostu odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest książka dla Was. Wszystkich proszę o lajki, o komentarze. O to, żebyście mnie wspierali. To jest taka możliwość również wsparcia na YouTube. Jest Supi, jest patronaj. Wspierajcie mnie, pomagajcie mi w tym, abym mogła realizować swoją misję, która myślę, że wielu ludziom pomaga w tym, żeby żyć jeszcze lepiej. Dziękuję i zachęcam do przeczytania książki Wajna Dajera I Can See Clearly Now. Zobacz sile, tu jest karteczek różnego rodzaju. No właśnie, ja tak czytam. Do zobaczenia.